Cześć! Witam wszystkie osoby, które podobnie jak ja borykają się z cukrzycą lub czują się nią zagrożone. Witam też osoby, których bliscy mają cukrzycę lub się jej obawiają. Witam wszystkie osoby, które co prawda cukrzycy nie mają, lecz chcą schudnąć. Osoba z cukrzycą musi dla zdrowia jeść dobrze. A jeść dobrze, jak to ujął Antelm Brillat Savarin, potrafi tylko człowiek inteligentny. Niewątpliwie autor chciał nam powiedzieć, że żeby jeść dobrze, trzeba posiadać odpowiednią wiedzę o odżywianiu, stale ją poszerzać i umiejętnie z niej korzystać. Do zapoznania się z podstawową wiedzą o odżywianiu w cukrzycy jest konieczne i jest wystarczające zapoznanie się ze wszystkimi moimi filmami z playlisty Odżywianie w cukrzycy. Warto więc zadbać o swoje zdrowie i spożytkować około 2 godziny na obejrzenie tych filmów w całości. Jeść dobrze to odżywiać się zgodnie z potrzebami swojego organizmu. W tym celu trzeba codziennie zasilać swoje ciało wszystkimi składnikami pokarmowymi potrzebnymi do prawidłowego funkcjonowania organizmu oraz zapewniać sobie odpowiednią dawkę przyjemności z jedzenia, niezbędną dla utrzymywania równowagi psychicznej. Wiemy, że pożywienie to w znacznej części paliwo, z którego w organizmie jest wytwarzana energia niezbędna do życia. Zużywamy ją stale, więc dla odpowiedniego funkcjonowania organizmu dostawy paliwa powinny być regularne. W pierwszej fazie regulowania odżywiania należy ustalić liczbę posiłków, które będziemy codziennie jadali. Naturalnym jest spożywanie 3 posiłków dziennie. Śniadania, obiadu i kolacji. Powinny być jadane codziennie o stałej porze. Śniadanie godzinę po przebudzeniu, obiad po południu, a kolacja wieczorem. Każdy posiłek powinien być podobnej wielkości, czyli mieć podobną kaloryczność oraz zawierać podobną ilość węglowodanów, białka i tłuszczów. Jeśli obowiązki zawodowe utrudniają zjedzenie obiadu wczesnym popołudniem, należy podzielić porcję obiadową na 2 części i spożyć je jako 2. śniadanie oraz lunch. Oczywistym jest, że odżywianie musi być dostosowane do trybu życia i przez to wygodne. Ustalając liczbę codziennych posiłków, nie trzeba się z góry martwić, że może się zdarzyć, iż określonego dnia trudno będzie trzymać się ustalonego rytmu jedzenia. Nic złego się nie stanie, jeśli co jakiś czas określony posiłek zostanie pominięty, a następny przyspieszony. Obecnie coraz większa liczba diabetologów podziela pogląd, że spożywanie 3 posiłków jest odpowiednie także dla osób z cukrzycą. No, są jednak też diabetolodzy, którzy zalecają spożywanie 5, a nawet 6 posiłków dziennie. Druga faza poprawienia odżywiania polega na wyrobieniu sobie przyzwyczajenia do regularnego odżywiania się. W tym celu należy starać się sięgać po dany posiłek codziennie o tej samej porze. Z czasem doprowadzi to do wytworzenia korzystnego nawyku. W tej fazie należy jadać to, co dotychczas i w podobnych ilościach, jak do tej pory. Jednak trzeba starać się tak dobierać sobie posiłki, żeby były mniej więcej równej wielkości. Koniecznym niestety będzie całkowite zaprzestanie jadania węglowodanów szybko wchłanialnych. Osoba z cukrzycą może bowiem jadać wszystko,
co jest jadalne, za wyjątkiem węglowodanów szybko wchłanialnych. Ich spożywanie należy ograniczyć do zera. Skutki jadania węglowodanów szybko wchłanialnych zostały bliżej omówione w filmie Nauk glikemicznych. Codzienne spożywanie posiłków o tej samej porze doprowadzi do uregulowania odczuwania głodu. Zacznie on coraz wyraźniej pojawiać się w porze stałego posiłku. W coraz mniejszym stopniu będzie dokuczał pomiędzy posiłkami. Spożywanie posiłków o równej wielkości sprawi, że żołądek dostosuje swoją objętość do wielkości posiłków. Z czasem, w miarę zbliżania się do kończenia danego posiłku, będziemy odczuwali napełnienie się żołądka. Będzie to sygnał do kończenia jedzenia, chroniący przed przejadaniem się. Trzecia faza regulowania odżywiania polega na stopniowym optymalizowaniu posiłków. Należy więc spisać ich skład z podaniem dokładnej wielkości porcji, co wymaga korzystania z wagi kuchennej. Następnie trzeba obliczyć ich kaloryczność oraz zawartość węglowodanów, białka i tłuszczów. Dotychczas takie zadania były wykonywane przez dietetyka. Obecnie każdy to może zrobić sam z pomocą programu Dr. Dietman. Po wpisaniu danego posiłku do programu oblicza on i podaje jego kaloryczność oraz zawartość w nim węglowodanów, białka i tłuszczów. Podaje też ich indeks glikemiczny. Na początek należy przyjąć, że właściwą kalorycznością dzienną naszych posiłków będzie średnia kaloryczność pożywienia podana przez program dla posiłków z 7 kolejnych dni. Stąd właściwą kalorycznością każdego posiłku będzie tak ustalona kaloryczność dzienna podzielona przez 3. Tłuszcze powinny zapewniać 40% kaloryczności diety. Białko należy spożywać w ilości 0,9 g na kilogram masy ciała. Więcej o doborze kaloryczności posiłków można się dowiedzieć z mojego filmu Racjonalne odchudzanie i kalorie przy cukrzycy. Optymalizowanie posiłków to wciągająca i pouczająca zabawa, zwłaszcza dla dziewcząt. Polega ona na zmniejszaniu lub zwiększaniu wyświetlanych na ekranie komputera składników danego posiłku oraz usuwaniu niektórych z nich i dopisywaniu innych. Chodzi o to, żeby ustalić taki skład posiłku, aby posiadał on odpowiednią kaloryczność i właściwą zawartość węglowodanów, białka i tłuszczów. Powinien też być na tyle bogaty w witaminy i składniki mineralne, żeby codzienne pożywienie było możliwie najlepiej zbilansowane. Z czasem, w efekcie optymalizowania posiłków, dopracujemy się kilku bądź kilkunastu dobrze dobranych zestawów śniadaniowych, obiadowych i kolacyjnych. Spożywając je wielokrotnie, zapamiętamy ich skład i wielkość. Będziemy je zatem mogli dobierać sobie automatycznie, czyli nawykowo, bez potrzeby zastanawiania się, ile czego nałożyć na talerz. Nie będzie też potrzeby zastanawiania się, co jeść, więc będzie można bez przeszkód kierować się wyłącznie apetytem. Będzie tak dlatego, że wszystkie zestawy będą miały podobną kaloryczność i wartość odżywczą, więc nie będzie miało znaczenia, na który się zdecydujemy. Odżywianie stanie się więc bardzo wygodne. Dzięki prawidłowemu zbilansowaniu odżywiania następuje poprawienie uregulowania apetytu. Będzie on coraz wyraźniej wskazywał jedzenie zawierające potrzebne w danej chwili składniki odżywcze. Trzeba jednak wiedzieć, że apetyt przychodzi tylko na to, co już jedliśmy. Stąd, jeśli chcemy rozszerzyć nasze codzienne menu
oprócz dotychczas niejadany, należy go kilka razy skosztować. Wtedy nasz organizm będzie miał szansę dać sygnał, czy jest on dla nas korzystny, czy niekorzystny. Jeśli uzna, że jest odpowiedni, potwierdzi to przychodzącym na niego apetytem. Warto raz w miesiącu sięgać po nowy, dotychczas niejadany produkt, żeby z czasem eliminować ze swojego menu produkty mniej korzystne i zastępować je możliwie najlepszymi. W tej materii warto korzystać z pomocy dietetyka. Trzeci etap regulowania odżywiania w zasadzie nigdy nie powinien się skończyć. Warto bowiem co 2-3 miesiące sprawdzać, czy z jakiegoś powodu nasze odżywianie się nie rozregulowało i wprowadzać odpowiednie korekty. Cześć, do zobaczenia.